Siemanko wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku wypraw fotograficznych, jak i przyrodniczych. Dzisiaj wraz z Tomaszem wybrałem się na Jezioro Berzyńskie w Wolsztynie. Postaram się jakiś odcinek tego jeziora troszeczkę przejść dookoła, by po prostu wytropić jakieś ciekawe ptaki, jak i inne zwierzęta, które są w tej gęstej roślinności. Tomasz już poleciał w tamtą stronę, bo już nie mógł się doczekać, po prostu tutaj jest tyle ptaków, nie wiem czy słyszycie, ale jest tutaj masa ptaków. Zobaczymy, czy uda nam się coś ciekawego dzisiaj sfotografować, bo jest jednak jakaś ilość kilometrów, którą pokonaliśmy samochodem. O, już jaskółki krążą nade mną, więc ja nie będę zajmował tutaj czasu i dyskutował na temat co i jak. Po prostu pakuję się i lecę zobaczyć, czy są jakieś tutaj fajne ptaki i inne małe żyjątka. Chodźcie ze mną. Co do wypadu dzisiejszego, no mam nadzieję, że uda się coś ciekawego sfotografować. Masa po prostu ptaków tu jest. Są piękne w ogóle kadry. Ta trawka, powiem Wam szczerze, że... O, poczekajcie chwilę. O, co my tu mamy? A, cznadelka mamy. Pan cznadelek zawitał. Na łące mamy gęsi, bociany. Tam chyba są dalej czaple. Poczekajcie, sfotografuję. Dokładnie, są tam czaple, więc już do biblioteki trafią, którą zbieram. O, jest o wilku mowa, wilk sobie idzie ścieżką. Nie poczeka na mnie, chce moje ptaki chce sfotografować przede mną, albo no wyprzedzić mnie, bo on już troszeczkę wcześniej zaczął. No i poczekajcie, no muszę kończyć, bo jest tu masa ptaków, ale nie jestem w stanie tutaj filmować i fotografować przelatujące ptaki, więc wybaczcie, za niedługo wracam. Wyobraźcie sobie, że udało mi się już sfotografować gniazdo remiza. Jest to taki bardzo fajny ptaszek, który zawiesza, zresztą zaraz zobaczycie na zdjęciu, zawiesza gniazda na gałęziach, przeważnie nad wodą. No niestety nie spotkałem go, żeby do tego gniazda przylatywał. Widocznie jest gdzieś w terenie, albo już ma młode i sobie siedzi w tym gniazdku. W każdym razie nie będę mu przeszkadzał, idę dalej, bo dziś Tomasz mi tutaj zniknął. Aha, co do... czekajcie, troszeczkę za ciemno. Co do ptaków, jakie już dzisiaj spotkałem, to mamy błotniaki, na pewno stawowe i prawdopodobnie widzieliśmy z Tomaszem błotniaka łąkowego, ale to będziemy musieli się troszeczkę bliżej przyjrzeć temu zdjęciu na komputerze, bo już jak zauważyliście, jest tutaj masa słońca i po prostu na tym wyświetlaczu nie widać, ale najprawdopodobniej to jest właśnie łąkowy. No idę dalej i już powoli mam dosyć, a to dopiero początek trasy. Dobra, to koncita i lecę dalej. Thank you.
drzewa. Zatrzymałem się na chwilę pod starymi drzewami, by móc troszeczkę poobserwować trzcinowiska z niższej perspektywy, zobaczyć, czy jakikolwiek ptak będzie starał się po prostu podejść do mnie bliżej. Coś pięknego. Zapewne nie uda mi się go nawet zobaczyć, bo on w tych trzcinowiskach jest tak zakamuflowany, że po prostu o tej porze dnia nie ma opcji, żeby go tutaj zobaczyć. Trzeba byłoby tu przyjechać mega rano, pobadać troszeczkę teren, gdzie on jest, i wtedy ewentualnie rozłożyć namiot, siatkę, czatownię i próbować tą techniką go sfotografować. Siedzi na szczycie. Ogon na suchych gałęziach na samej górze, ogon no, po lewej stronie. 2 metry od szczytu. Nie, co?
wiem, czy wiatr wam nie przeszkadza, ale na szczycie właśnie zdarzyliśmy z Tomaszem kukułkę, która usiadła i sobie właśnie kuka. Dobra bania, mówię wam. Położyłem się na pomoście nieopodal tamy, którą zapewne słyszycie. Zauważyłem tutaj kilka takich chyba niespotykanych, jeśli chodzi o moją obserwację ptaki. Postaram się poleżeć troszeczkę na tym pomoście i zobaczyć, czy faktycznie te ptaki jeszcze raz wyjdą na trzcinę. Może uda się je sfotografować. Postanowiłem, że parę minut w tym miejscu przycupnę, bo nie ukrywam, że jest to bardzo ciekawe miejsce. Jest tutaj troszeczkę wody, troszeczkę bagna i masa roślinności dookoła, więc napiję się czegoś i coś przekąszę i poczekam być może jakieś ptaki, kiedy będę zachował się bardzo cicho, przyfruną, by zbadać okolice. Co dookoła się dzieje i czy jakiś intruz, czyli ja, zatrzymał się tutaj. Z daleka słychać strzały. Prawdopodobnie jakieś polowania tam są. Dobra. Masa ptaków. Masakra jakaś. Co do dzisiejszego filmu, mam nadzieję, że zdjęcia, jakie dzisiaj wykonam, oraz kilka dźwięków, ptaków, przyrody, jakie wam dzisiaj pokażę, mam nadzieję, że wam się spodobają. Myślę, że jest to z miejsce, w które niedługo prawdopodobnie po raz kolejny przyjadę. Dzisiejszy wyjazd taki dosyć troszeczkę na szybko organizowany jest, ponieważ Tomasz uwinął się ze swoimi prywatnymi sprawami. Właśnie idzie i będzie mi tutaj teraz płoszył ptaki. Gdzie ta sarna, co miała wyskoczyć na mnie? Zaraz do ciebie dołączę, tylko się posilę. Do dzisiejszych zdjęć jest kilka wyjątkowych, tak mi się przynajmniej wydaje. No i sobie idź już, będziemy teraz tutaj gitarę zawracał. Dobra, to mam nadzieję, że odcinek będzie wam się podobał. Zapraszam was do subskrypcji mojego kanału, jak i wystawienia komentarzy pod filmem, co wam się podoba, co byście chcieli wiedzieć. I do zobaczenia do następnego odcinka. Trzymajcie się.